Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu PKO SA pierwsza Liga Mężczyzn, miasto Szkła Krosno, Sensation Kotwica Kołobrzeg, zwycięstwo drużyny gospodarzy 97-84. Witam trenera naszego gościa, pana Rafała Franka. Dobry wieczór, panie trenerze. Wieczór. Witam również zawodnika drużyny z Kołobrzegu, Patryka Wydrę. Dobry wieczór, Patryk. Panie trenerze, zaczniemy od pana. Bardzo proszę o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Na pewno słowa gratulacji dla Krosna. Zespół gra bardzo dobrze, to pokazuje całe już pół sezonu, więc można śmiało określić jako topowy zespół z top 4. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która jest, to na pewno widać było dzisiaj różnice w rotacji. No, myśmy gdzieś tych graczy mieli troszeczkę mniej i to na pewno w 40 minut, jeżeli jest zakres 40 minut, jednak tej energii potrzeba trochę więcej. My dzisiaj daliśmy za dużo punktów z kontry. Wydaje mi się, że było akurat 23, może być nawet więcej. 20 kilka punktów z kontry i prawie 50 pomalowanego pokazuje, że po prostu za dużo daliśmy łatwych punktów zdobyć dla zespołu z Krosna i 90 kilka punktów to jest bardzo dużo. Nie da rady przerzucić rywala, jeśli nie dałem rady go zatrzymać. Więc krótko mówiąc, no, troszeczkę słabszy mecz w naszym wykonaniu w defensywie i gdzieś tam próbowaliśmy potem wrócić do grania, wyrywać coś, ale no wiadomo, że to na samym końcu nam nie starczyło sił. Troszkę głupich błędów, tak w mecz się skończył plus 13, on był wyrównany do samej końcówki, więc cóż, troszkę szkoda, że tych punktów jest dużo, bo jeszcze mamy drugi mecz u siebie i będziemy musieli wygrać 14 punktami. Dziękuję ci. Dziękuję. Na początku chciałbym pogratulować drużynie z Krosna. Zagrali konsekwentnie przez większość spotkania. My niestety przespaliśmy nieco początek i później bardzo ciężko się goni takiego rywala jak Krosno, które gra solidną koszykówkę i kosztuje to bardzo dużo sił i chyba wynik tego spotkania pokazuje to, ile nas to kosztowało, bo w czwartej kwarcie ewidentnie tych sił zabrakło. Przegraliśmy tą kwartę 33-17. Niestety i z przebiegu meczu na pewno popełniliśmy zbyt dużo strat, aż 17 przy tylko 7 Krosna i myślę, że to był jeden z kluczy do zwycięstwa Krosna i na pewno nie spełniliśmy wszystkich założeń defensywnych i karali nas po naszych prostych błędach i ciężko było ratować nieraz tę sytuację w obronie i to chyba tyle, co można powiedzieć po tym meczu. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej PKO SA pierwsza Liga Mężczyzn, mecz Miasto Szkła Krosno Sensation Kotwica Kołobrzeg, zwycięstwo Krośnia 97-84. Witam trenera krośnieńskiej drużyny Edmundsa Walejko. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Witam również kapitana krośnieńskiej drużyny Maksymiliana Zagórskiego. Dobry wieczór, Max. Dobry wieczór. Panie trenerze, zaczniemy od pana prośba o komentarz do dzisiejszego spotkania. A super atmosfera, super kibice, to bardzo dziękuję po pierwsze i po drugie jestem bardzo brudny za zespół. Dumny. Jak dumny. Dumny. Brudny będzie zaraz. Nie. Dumny. Dobrze. Proud. Dumny. Dumny. Jestem bardzo dumny za zespół. A jak już powiedział wcześniej, ten zespół ma jaja. Razem i z Lotem. Dziękuję. Dziękuję. Max Przoski. Jeżeli możesz. No, tak jak trener powiedział, wielkie podziękowania dla kibiców, bo dzisiaj ta atmosfera była naprawdę bardzo fajna, zwłaszcza w tej czwartej kwarcie, kiedy no nie wszystko się nam układało, to kibice naprawdę byli z nami. To było bardzo mocno czuć na boisku, to mogę powiedzieć za całą drużynę. I drugie to ta czwarta kwarta, myślę, że pokazała właśnie te przysłowiowe jaja, ten charakter i z trudnej sytuacji wybrnęliśmy. Ten wynik plus 13 może nie do końca pokazuje, jak ten mecz wyglądał, bo cały czas to w drugiej połowie było na styku. Ale ta jakość, to jak ciężko trenujemy i tak dalej, pokazało w czwartej kwarcie było odzwierciedlenie tego, kiedy zrobiliśmy 3 zbiórki w ataku z rzędu, kiedy dobrze broniliśmy, wszyscy byli bardzo aktywni, także
Także to mi się zadecydowało. Wygraliśmy zbiórkę, mieliśmy tylko 7 strat i wtedy na pewno gra się łatwiej. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy, zapraszamy w nowym roku. Jeszcze pewnie życzenia mam drużyny dla kibiców. Oczywiście. Wszystkim kibicom życzymy dużo zdrowia, szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń i żeby mieli jak najwięcej radości z przychodzenia na nasze mecze i żeby ten sezon trwał jak najdłużej i wszyscy będziemy razem z kibicami uśmiechnięci. Wszyscy czekamy na białe szaleństwo, czyli powtórzenie play-offów z dawnych, dawnych planów walki. Walkę o najwyższe cele, a najbliższy mecz 7 stycznia, 18 Polonia, Warszawa, zresztą będą rewanżową w Krośnie. Jest. Dziękujemy. Dziękuję.